pełna kontrola w rewanżowym spotkaniu i zasłużone trzecie miejsce. Polski cukier przegrał w Toruniu ze Stelmetem Eneą Zielona Góra 83-87, ale po zwycięstwie 117-95 z pierwszego meczu nie miało to już znaczenia. Torunianie zasłużenie zdobyli brązowe medale Energa Basket Ligi. Brzmiało, chcemy więcej, ale myślę, że ten brązowy medal to jest to, czego chcieliśmy w tym sezonie już tak naprawdę. Wszyscy jesteśmy dzisiaj szczęśliwi i zadowoleni. Tak, fajnie, że udało nam się ponownie znaleźć w strefie medalowej. Po zeszłorocznym finale wszyscy chcieli ponownie awansować do finału, ale w tym roku wygraliśmy Puchar Polski. Do finału bądź co bądź się nie udało awansować, ale myślę, że trzecie miejsce jest bardzo dobrym rezultatem w tym roku. Na takich chwili jak ta warto żyć chyba, co? Jak kibice wstają i jest to gromkie, dziękujemy. Pewnie, że tak, bo to jest, kibice są częścią tego sportu. Gdyby nie oni, to byśmy nie grali. Także ogromne podziękowania dla nich za ten sezon. Z pewnym zaciekawieniem można było oczekiwać, jak wypadnie Stelmet po wstrząsie, jakim było odejście Andrija Urlepa. Nie wydarzyło się jednak nic nadzwyczajnego. Zielonogórzanie pod wodzą Andrzeja Adamka grali solidnie i nie odpuszczali, ale nie wyglądali na zdolnych do odrobienia aż 22-punktowej straty. Bardziej cieszy to, że udało nam się wygrać to spotkanie. Cieszy mnie konsekwencja, z jaką szukaliśmy swoich przewag na boisku i tak naprawdę w zasadzie ustąpiliśmy pola tylko na zbiórce atakowanej. Tutaj zbyt dużo Polski Cukier miał zbiórek, czyli 11. Natomiast bardzo dobry był u nas ball movement, świetnie się dzieliliśmy piłkami, 24 asysty i myślę, że poza, nie wiem, jakimiś tam błędami w obronie, w ataku naprawdę graliśmy się jak drużyna. Pierwszą połowę Polski Cukier wygrał 43-39 i przyjemnie było patrzeć na lepszą wersję Karola Gruszeckiego. Szekmbocz dostarczał punkty spod kosza, Łukasz Wiśniewski korzystał ze słabej obrony Martina Sagecewiciusa. W Stelmecie dobrze grał Przemysław Zamojski, solidnie rozgrywał Łukasz Koszarek. Gratulacje przede wszystkim dla Torunia, dla trenera Torunia. Zasłużyli w przeciągu całego sezonu na trzecie miejsce. Dla nas dzisiaj ten mecz to było bardziej walka o wyjście z twarzą, po takich zawirowaniach, po ostatniej kompromitacji do siebie. No, cieszę to, że udało się wygrać. No i na pewno sezon dla nas nie możemy zaliczyć do udanych. Czwarte miejsce, na pewno daleko od oczekiwań przedsezonowych. Niemniej jednak, no, czwarte miejsce czwartym miejscem, ale kto wie, jak co przyniesie przyszłość. Może okaże się, że to czwarte miejsce to jeden z lepszych wyników, więc no niestety. W drugiej połowie Zielonogórzanie odskoczyli na kilka punktów, ale to twarde pierniki kontrolowały spotkanie po tym, jak wróciły z Zielonej Góry z ponad 20-punktową zaliczką. We weren't afraid, but I think that we were ready. This is important. If we would be afraid, then we would lose this game. Nie baliśmy się, ale uważam, że byliśmy gotowi. To bardzo ważne. Jeśli byśmy się bali, to byśmy przegrali ten mecz. Nawet jeśli różnica punktowa była duża, na papierze, to wiecie, w nowoczesnej koszykówce taka różnica jest niczym. My zrobiliśmy 17-0 w 3 minuty, a oni mogli zrobić to samo. To ważne, bo były to dwa różne mecze, ale uważam, że dziś zagraliśmy mądrze, kontrolowaliśmy całą grę i ostatecznie osiągnęliśmy to, o co walczyliśmy. Got that what we were fighting for. Thank you to everybody, to all the fans, to all the sponsors, to president, to director, to all the people. Chciałem oczywiście podziękować wszystkim kibicom, sponsorom, prezesowi i dyrektorowi, wszystkim tym, którzy pracują wokół klubu, tym, których nie widać, szczególnie w dniu meczowym, bez nich byśmy nie istnieli. Tym ludziom chcę podziękować szczególnie i powiedzieć to samo, co oni mówią nam na co dzień. Dziękujemy. Tak całą serię podsumował kapitan Torunian Łukasz Wiśniewski. Dla nas to był wspaniały sezon. Pomimo tego, że nie udało nam się awansować do finału, co było naszym celem, możemy zaliczyć ten sezon do udanych. Brązowy medal, czyli kontynuacja jest, że dostajemy się do strefy medalowej.
No i oczywiście po drodze wygraliśmy Puchar Polski, także dwa trofea w jednym roku. Ale tak jak powiedziałem, najważniejsza jest stabilizacja, że drugi raz rzędu awansowaliśmy do strefy medalowej. To znaczy, że klub się rozwija. No i wszyscy się z tego cieszą. My zawodnicy, trenerzy, oczywiście kibice. Zobaczymy, jak będzie za rok. Stalmet nie odpuszczał do ostatnich minut i minimalnie wygrał ten mecz, ale polski cukier bez problemu dowiózł bezpieczną przewagę i mógł przystąpić do świętowania zdobycia brązowych medali. To jest fantastyczne. W jednym sezonie dwa znakomite wyniki. Puchar Polski i brązowy medal drużynowych mistrzostw Polski. To sukces toruńskiej drużyny polskiego cukru, klubu twardych pierników z Torunia. Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, rozradowani, mamy zdarte gardła, ale bardzo się cieszymy, że jest ten moment. W zeszłym roku było srebro, w tym roku Puchar Polski i brąz. To są naprawdę wspaniałe sukcesy. Zawodnicy, trenerzy i działacze świętowali w arenie Toruń razem z kibicami, którzy zostali zaproszeni na specjalnie zorganizowane spotkanie. This is I'm not saying the first time, I already told him this. For me in team sports individuals are not there. To nie pierwszy raz, kiedy to mówię. To nie jest praca indywidualna. Jestem częścią tego zespołu i tej grupy ludzi. Dziś chcę wam wszystkim powiedzieć dziękuję, tak jak wy mówicie nam podczas spotkań ligowych. Jeszcze jedna rzecz, ponieważ najczęściej jak sezon się kończy, czujesz, że zrobiłeś dobrą robotę, ale jesteś zmęczony. Tak my nawet dwa dni temu mieliśmy przyjemność z treningu, z przebywania razem. Teraz czuję się źle, że to już koniec sezonu. Był to dobry sezon dla wszystkich. Pamiętajcie, że jak spotyka się kilkunastu facetów codziennie, to sytuacje bywają naprawdę różne, ale dziś czujemy się spełnieni, bo wykonaliśmy ciężką pracę, więc jeszcze raz chcę podziękować wszystkim za ten wysiłek. Dodajmy, że według deklaracji toruńskich działaczy w przyszłym sezonie twarde pierniki mają zagrać w europejskich pucharach.